W tej chwili najwięcej tych stanów ostrzegawczych i stanów alarmowych mamy przekroczonych w dorzeczu Odry. Tutaj już na szczęście ta sytuacja się troszeczkę stabilizuje, ale cały czas na Odrze, począwszy od Głogowa tak naprawdę. W tej chwili mamy to wezbranie w Głogowie. Przepraszam. W tej chwili mamy to wezbranie w Głogowie. No i co tam, że napiszę? Dzień Fajnie dobry. wyglądasz, kochanie, czy jak? Radio ma Do. fajną fryzurę dzisiaj. A, dobra, dobra, dobra. W przypadku wskaźnika WIRON, mającego zastąpić WIBOR, jego wersja miesięczna spadła o 0,03 punktu procentowego. Na barometrach 1000 hektopaskali wiatr będzie wiał z południowego wschodu. Słuchajcie, mówią, że tego dnia właśnie nachodzi ten moment, że zdejmujemy, że rozbieramy, porzucamy choinkę. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła PiS-u Mariusza Kamińskiego. Wcześniej taką samą decyzję podjął sąd w sprawie Macieja Wąsika. Maja Wójcikowska jest z nami. Maja, czas szybko biegnie. Oj, zniknęła nam Maja, ale zaraz się pojawi. Jest Maja, tak. Czas szybko biegnie niczym ta kamera niemalże. Co odbieramy? Paczkę. Pora dnia. Psychologiczna. Liczę. Wyczekiwane przez mieszkańców Waszyngtonu i turystów spektakularne kwitnięcie wiśniowych drzew oznaczające początek wiosny. Na nie trzeba poczekać jeszcze kilka miesięcy. No ale Marcin Wrona, jak sobie na spacer wyjdzie, to może pospacerować... To oko nacieszy. Może pospacerować w środku zimy pośród kwitnących drzewek. Niesamowite. Trochę zazdrościmy. Trochę zazdrościmy. Korespondentowi Faktów TVN w Stanach Zjednoczonych. Tak. Dziękuję, że mnie poprawiasz. To bardzo miłe. Co odbieramy? Paczkę na przykład za 25 i pora dnia. Psychologiczna. Tu zrozumiałaś to źle, bo zrozumiałeś, że to poradnia. Tak, chodziło o poradnia. A to chodzi o porę dnia, prawda? Czy tam rano, wieczór, południe i tak dalej. Przed nami ostatnia, ale absolutnie nie mniej ważna część programu Tak Jest. Anna Jędrzejowska, witam ponownie. Razem ze mną publicystka i profesor, politolog Magdalena Rigamonti, onet.pl. Dzień dobry i państwu. Profesor Sławomir Sowiński, SWPS. UKSW. UKSW. Znowu dobry to zrobiłam, wieczór. Profesorze. Nie myśli pan o zmianie uczelni? Nie, bardzo. Do trzech razy sztuka.